weźmy się za RIP. RIP 2 o podtytule Maurice, muchy zawsze lgną do ścierwa. Przyznam się, panowie, że pierwszy tom Derek, ciężko przeżyć własną śmierć, wywarł na mnie pozytywne wrażenie. Nie przypuszczałem, że losy kogoś, kto zajmuje się sprzątaniem po zmarłych, potrafi porwać. Pierwsza część, jeżeli mogę tak wspomnieć, mówiła o Deriku, który chciał rozwiązać problem finansowy w łatwy sposób i jak się okazało, ta decyzja była brzemienna w fatalne skutki. Dla niego, dla rodziny i dla całej ekipy sprzątającej. Tom drugi z kolei przybliża nam kolejną postać właśnie z tej ekipy. Postać z firmy sprzątającej. I czego tym razem się dowiadujemy? Bo na końcu tomu pierwszego możemy zobaczyć pytania. Kim naprawdę jest Maurice? Dlaczego jego córka została zamordowana? Dlaczego chciano, żeby zobaczył to na własne oczy? Jaka ważna wiadomość i jaka groźba jest skierowana pod jego adresem? Co zrobi? I na te pytania odnajdujemy odpowiedź w tomie drugim. Świetny wstęp. Jak dla mnie, panowie, świetny wstęp ma ten komiks. Jeszcze popatrzmy sobie na początek. Widzimy Maurice'a. Pisze coś na lustrze własną krwią. I w wannie jest jakiś nieszczęśnik, którego skazuje na straszną, niechybną śmierć. Przez tego dupka wywaliło mi korki. Komiks ma dwie osie czasowe, przedstawiające właśnie Maurice'a, bohatera, czym się zajmował kiedyś i poszerza też wiedzę o sytuacji z tomu pierwszego. Później te dwie narracje, one się ze sobą sprytnie splatają. Jest to życie na granicy. Widzimy upadek człowieka, człowieczeństwa i jak pewne błędy z przeszłości potrafią dać o sobie znać. I często w najmniej spodziewanych momentach. Popełnił tyle świństw, że nie rozumiem, dlaczego powinniśmy się nad tym łajdakiem użalać. I tak jak wspomniałem, ja byłem naprawdę zachwycony pierwszym tomem. Dla mnie to był świeży temat, dosyć nietuzinkowy, w niebanalny sposób pokazanie no, pracy, która oczywiście nie hańbi, ale jaka trudna praca. I dodatkowy jeszcze wątek no, kryminalny, wątek pewien sensacyjny, który mocno zagęszcza i dzieli, burzy relacje między pracownikami. A co tutaj się dzieje? Jakie są wasze odczucia? W ogóle może od początku. Do sięgnięcia po tą serię zachęciła mnie ta informacja, jakoby tam jest sporo z klimatu Six Feet Under, serialu, który kocham całym sobą. Jak się później okazało, tego klimatu tam w moim przekonaniu nie ma, albo jest go bardzo mało, ale abstrahując już od tego, pierwszy tom był bardzo obiecujący. Był przede wszystkim, tak jak Sylwek wspomniał, świeży tematycznie, fajne, brudne rysunki, takie trochę stojące w opozycji do tego, co wcześniej Non-Stop Comics, jakie serie wcześniej było, czyli ta seria Mercy, albo znajdujemy ich, gdy są już martwi, albo no, po prostu chodzi o ten komputerowy rysunek, nie? To troszeczkę w opozycji stawało i mi się bardzo podobało, bo nie ukrywam, że takie rysunki bardziej do mnie trafiają. No i dobra perspektywa pokazania właśnie tej niełatwej pracy i tak dalej. I też właśnie jakby pierwszy tom skupiał się głównie na tym zajęciu. Pokazywał to od wewnątrz, byliśmy blisko tych ludzi i to mi się bardzo podobało i byłem bardzo zainteresowany, jeżeli chodzi o właśnie sięgnięcie po tą serię dalej. I powiem wam szczerze, że drugi tom no nie wywarł na mnie już takiego wrażenia, bo moim zdaniem traci klimat. Traci klimat, bo odchodzi od jakby wnętrza tego zajęcia
a przesuwamy troszeczkę siłę ciężkości na taką, w moim przekonaniu, troszeczkę tanią gangsterkę, bardzo przewidywalną. No i tak szczerze mówiąc powiem wam, że no, straciłem trochę zainteresowanie tą serią, aczkolwiek sięgnę jeszcze po nią dalej, to na pewno. Ale no niestety, no ta zmiana perspektywy, zmiana troszeczkę siły ciężkości, siła ciężkości jest przesunięta po prostu w miejsce, w którym ja nie chciałbym być. I to mi troszeczkę zaburzyło odbiór całości i no według mnie, jeżeli chodzi o tom drugi, to pogorszenie jakości. Mhm. Ciekawe co mówisz. Arturze, podzielasz tę uwagę, że mamy tutaj spadek jakości, rozczarowania? Tak, podpisuję się pod słowami Mateusza i mogę tylko powtórzyć, że pierwszy tom to naprawdę fajny klimat. Takie bardzo specyficzne środowisko, jeszcze bardziej specyficzny zawód, czyli tak naprawdę, że miejsca i ludzie, których komiks nie za często dotykał i nie wiem, czy jakakolwiek inna dziedzina literatury, inna dziedzina kultury ruszyła taki temat i w ogóle, czy książka, czy cokolwiek innego się zabrało za tego typu klimaciki, taka profesja i ta grupa ludzi specyficzna i taki przygnębiający klimat pięknie oddany przez właśnie rysunki takie brudne, to było wszystko super. Druga część poszła właśnie w kierunku jakiejś sensacji gangsterskiego klimatu i wszystko tam się z sobą spinało tak należy i jakby nastąpiło wytrącenie tego całego klimatu z części pierwszej, ale ja wierzę, tak sobie wmawiam przynajmniej, że mamy sześć części, sześć postaci i to już się nie powtórzy i kolejna część będzie miała swój klimat. Jeżeli nie wróci do pierwszego, do klimatu z pierwszej części, to niech chociaż stworzy kolejny jakiś bardzo fajny, intrygujący klimacik, który nas znowu przyciągnie. No bo gdzieś zakładam, że ci panowie na te sześć perspektyw, które będą gdzieś się ogniskowały w tym samym miejscu, mają już plan i wiedzą, jak to zrobić i że ten taki lekkie pójście w dół to jest tak naprawdę tylko rozpędzenie się przed kolejną górką, która znowu wzniesie tą serię na odpowiedni poziom. Mam taką wiarę, a jak będzie, no to się sami przekonamy. Tak. I jeszcze tylko dodam od siebie, że według mnie to się w dwójce się naprawdę fabuła tam trzyma na ślinę, na słowo honoru. Ja miałem wrażenie, że to się rozleci jak domek z kart w pewnym momencie. No i tyle mam do powiedzenia. Autorzy odeszli od tego, co było siłą, tą dźwignią pierwszego tomu, czyli ten ponury klimat związany z ludźmi wchodzącymi do domostw i sprzątającymi po nieboszczykach. To było naprawdę, w cudzysłowie, świeże. To był powiew świeżości w tym ponurym, strasznym miejscu. I drugi tom, oczywiście on dotyka te miejsca, ale traktuje je tak bardzo powierzchownie i to mi się nie podoba. Niemniej jednak ja uważam, że to jest fajna historia, dobra historia, która ma jakiś potencjał i uważam, że powinniśmy dać szansę komiksowi, zważywszy, że to jest druga część jakiejś sagi, jakiegoś uniwersum. I ja mocno trzymam kciuki, że to powróci do tomu pierwszego. I takie jest nasze zdanie. Dajemy szansę cyklowi, bo jest na co czekać i oby to poszło w tą stronę, która nam się osobiście podoba. Ze mną był Artur, Mateusz, ja jestem Sylwek i widzimy się następnym razem. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.